Witam serdecznie, moim gościem Kasper Żuchowicz, Ibis Stajes Nowy Sącz. Witam. Z wielkim przytupem wkroczyliście w rundę rewanżową. Pokonujecie dzisiaj Bysek Team 11-2? 11-1? Do jednego. Czy ten mecz, nie obrażając rywali, bo szanujemy ich za to, że przychodzą, można nazwać bez historii? No, bez historii raczej. Mecz do pierwszej bramki. Udało nam się szybko strzelić pierwszą, drugą, trzecią bramkę i później już poszło. Czy dzisiaj ten wynik też jest pokłosie problemów kadrowych Byska? Czy wy zagraliście tak fantastycznie? Chyba pokłosie problemów kadrowych, bo mieli takich chłopaków, nie chcę obrażać, ale chyba z pierwszej łapanki. My też zagraliśmy dobry mecz, na początku się zmotywowaliśmy, później już troszeczkę odpuściliśmy też, ale fajny mecz, fajnie, że mogliśmy pograć sobie dzisiaj. Dotarło do mnie, że Ibis bardzo ambitnie przepracował okres wakacyjny, że dużo trenowaliście i przystępujecie do rundy rewanżowej z ambicjami, żeby zająć najwyższą lokatę, czyli szóste miejsce. Oczywiście, że tak. Rzeczywiście były te treningi? Tak, na Krzysiu Kos zawsze załatwia, jezuici, zawsze trenujemy tydzień w tydzień treningi, także jest forma. Jak zdrowie, bo wiemy, że coś problemy z kostką na dzisiejszym spotkaniu. Jak myślisz, jak przewidujesz? No niestety pewnie skręcona kostka, pauza pewnie. Dziś w tej rundzie już pewnie nie zagram, także niech chłopaki zagrają i zdobędą szóste miejsce. Jak już zapewnicie sobie byt w pierwszej lidze, będziecie się przygotowywać już stricte pod ligę halową, dogrywać jakieś poszczególne elementy i dane osoby? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że ten sam skład zostanie i na hali jesteśmy też zawsze mocni, więc będziemy liczyć na awans może do Ekstraklasy. Tak, kukasz, bo tam chłopaki są. Ostatnie pytanie. Ibis Stajes, czyli nasz hotel, w którym organizujemy, znaczy nie nasz, ale przyjacielski hotel, w którym organizujemy galę. Czy zawodnicy Ibisu będą w Ibisie? A oczywiście, że tak! Dziękuję za wywiad. Dzięki.